Ona nie była w Międzyzdrojach królową dyskoteki, chociaż lubiła palety, wódkę i tablety. Chłopak zaraz leci na wyspy za chlebem. Początek grudnia 2009, ona chce skończyć studia. Zostaje w kraju, on się buja po warehouse'ach, odłoży trochę szmalu, pisze na gadu gadu. Przyleci na wakacje, on ją weźmie do Primarka, a potem na kolację. Następnie będzie melanż, alkohol i feta. Wpadną znajomi, polatają po baletach. Niedziela rano, after u niego na chacie. Wziął dwóch ziomków, poszli skręcić zacier. Jeden został z nią, żeby nie była sama. Ekipa skrana, więc się nie rozegra dramat. Ona jednak miała jego uczucia za nic, górę wzięła pokusa. Nie mieli żadnych granic. Tym, że kobiety są luźniejsze, dosłownie ich przenosi. Mężczyźni zachowują się jak chłopcy. Tu się rozpadają związki, styl melanżowy prosty. Jebana wyspa miłości. Tym, że kobiety są luźniejsze, dosłownie ich przenosi. Mężczyźni zachowują się jak chłopcy. Tu się rozpadają związki, styl melanżowy prosty. Jebana wyspa miłości. W tym samym mieście mieszkała rodzina. Żona właśnie urodziła syna, do pomocy przyleciała jej przyjaciółka, z którą znała się z jednego podwórka. W tygodniu obowiązki, a w weekend zabawa. Ale z czasem wszystko zaczęło się rozpadać, bo fundament rodziny papierowy był jak traban. A w takiej relacji łatwiej przychodzi zdrada. Kobieca intuicja wróciła do domu pędem, a tam przyjaciółka bez majtek z jej mężem. Tu nie jest jak w bajce, wiesz chyba to już. Dajesz bliskim w serce, a dostajesz taszkę gnoju. To historia z życia, nie telenowela. Mąż zdradza żonę, a przyjaciel przyjaciela. Była też inna parka, chłopak robił noski. Zresztą sam sobie po układaj klocki. Kobiety są luźniejsze, dosłownie ich przynośni. Mężczyźni zachowują się jak chłopcy. Tu się rozpadają związki, styl melanżowy prosty. Jebana wyspa miłości. Kobiety są luźniejsze, dosłownie ich przynośni. Mężczyźni zachowują się jak chłopcy. Tu się rozpadają związki, styl melanżowy prosty. Jebana wyspa miłości. Yeah, bitch, you know how real players do this shit.